Czwartek, 21 września 2017 rok. Bożków. Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Przy kościele znajduje się mauzoleum z 1820 roku. Mauzoleum hrabiego Antona von Magnisa. Oto mauzoleum. Wejście do mauzoleum, gdzie jest trumna hrabiego Antona von Magnisa, jest od strony kościoła i w tej chwili jest niedostępne. Tutaj znajdują się członkowie rodziny hrabiego. Przy wejściu od strony cmentarza do mauzoleum, tuż przy samym wejściu, znajdują się płyty nagrobne. Nie wiem, czy tu są grobowce, ale jest to rodzina hrabiego von Magnisa. Pokażę wszystkie te płyty nagrobne. One są w ściany.
Tuż za mauzoleum znajduje się miejsce, gdzie są groby dzieci hrabiego. Częściowo te groby są zniszczone. Ukradziono napisy, tablice. Prawdopodobnie były to napisy z brązu, dlatego też złodzieje chętnie skradli te napisy, te krzyże. Te dzieci zmarły na wskutek choroby zwanej hemofilią. Wiadomo, że to jest choroba krwi. To miejsce to jest miejsce, gdzie jest prawdopodobnie też pochowany ktoś z rodziny hrabiego von Magnisa. Jest tutaj inna tablica. Prawdopodobnie na tej tablicy była jeszcze inna z właściwym nazwiskiem osoby pochowanej w tym miejscu. Ale to nie są wiadomości sprawdzone. Z tego cmentarza przykościelnego i od mauzoleum mamy widok na Boszkowski Pałac. Oto wieża tego pałacu. Tak na marginesie dodam, że pałac ten od wielu, wielu lat niszczeje i jest rozkradany. Po lewej stronie mamy rząd grobów byłych proboszczów i ważnych osób w tamtych czasach. Wieża pałacu w Boszkowie, w sąsiedztwie kościoła. Wieża kościelna.